Siema, z tej strony X-Ready. Aktualnie znajdujemy się na serwerze Box PvP na xdmc.pl od wersji 1.16.5, który startuje już w ten piątek o godzinie 18.00. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. I szanowni państwo, nawet jak na boxie nie gracie, to polecam wam wziąć udział, ponieważ ranga friend jest uniwersalna, więc po prostu wtedy macie na każdy tryb. I dajcie znać, czy w ogóle zagościcie na tą edycję. A ja wam dalej nie przeszkadzam, tylko zapraszam do oglądania, więc tak. Takie informacje. Informacje o evencie o pieniądz, więc będzie można sobie zarobić. Będą niebawem na Discordzie. Będzie to kwota 50 zł PayPal bądź Paysafe Card, to w zależności od tego, co będziecie chcieli sobie wypłacić. A z tych zmian, co wprowadziliśmy, to oczywiście z takich, co dla świeżych graczy nowych tutaj, to oczywiście warp bezpieczna, na której na początek gry najbardziej się opłaca grać, ponieważ macie następ Haste 3, gdzie sobie po prostu będziecie mogli szybko nakopać bezproblemowo itemki. Również jest strefa premium, gdzie mają dostęp po prostu od rangi sponsor, swagger lub friend. Po prostu tam jest więcej generatorów i tam sobie aż tak ludzie nie będą przeszkadzali jak właśnie tutaj, nie? Weźmy sobie przykładowy kill, na przykład z kit, nie wiem, z SVIP-a i zobaczcie, jak to się szybko kopie, nie? Jak macie haste 3, no zobaczcie, kompletnie szybciej niż jak całkowicie bez. Kity są jeszcze stare, oczywiście z poprzedniej edycji, bo jeszcze nie było to konfigurowane. Więc wydaje mi się, że fajne takie udogodnienie, nie? Z Haste 3, bo szybko sobie ogarniecie itemki i nie będziecie musieli po prostu lecieć w coś, tylko od razu na warp PvP i się po prostu lejecie. Ja już sobie pójdę spawn. Wprowadziliśmy zamiast hełmów takie główki, więc sobie możecie popatrzeć. Bałwanka, Yeti, Pingwina, Sopelka. Ja sobie jeszcze założę i patrzcie, szanowni państwo, jak to superancko wygląda. No powiedzcie, czy to nie jest słodkie, szanowni państwo. Również daliśmy stręże pod schowek, więc wydaje mi się, że fajnie. Następną komendą to jest slash zleć. Polega to na tym, że zlecamy po prostu killa, czyli na przykład ja zrobię slash zleć na przykład wróczek i 1000 końców na przykład i wtedy on się świeci na biało lub taki kolor jak ta pszczoła, po prostu jest podświetlona i ma fokus od całego serwera. I osoba, która zabije tą osobę, po prostu zgarnia te końce, za która ta głowa została właśnie wystawiona. Również wprowadziliśmy strefę AFK, tutaj macie informacje. Zwykli gracze trafią tutaj 50 monet co 5 minut, a rangi sponsor i wyżej 75 co 5 minut. Dodatkowo co 30 minut losowany jest klucz dla jednej osoby. Wchodźcie sobie tutaj i jest odliczanie na górze. Odliczanie na klucz zatrzymane, brakuje dwóch graczy. Żeby klucz dropił, musi być minimum 3 osoby w środku. Następnie wprowadziliśmy również tutaj sobie takiego kowala, zmienia nederytowy przedmiot na diamentowy. Wchodzimy, tutaj mamy potwierdź lub anuluj, potwierdzamy i z nederytowego przedmiotu dostajemy po prostu diamentowy, więc wydaje mi się, że super. Następną rzeczą, jaką wprowadziliśmy, to jest komenda rynek. Zobaczcie, tu mamy jak poradnik po prostu opisany co i jak wystawić dany przedmiot. Zarządzaj swoimi ofertami, szukaj, po prostu na przykład sobie wpiszecie wróczek. I już pokazuję wam tylko jego. Oraz możecie sobie sortować oferty najnowsze, najtańsze, najdroższe. Jak widzicie, tutaj lewym wszystkie myszki się kupuje. Oczywiście jest też również potwierdzenie. A jeśli chcecie szybko zakupić, to po prostu kupujecie sobie z shiftem elegancko i macie również potwierdzenie na czacie. Zakupujecie jedną sztukę miecz Siva za ilość końców i oddanego gracza, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Również wprowadziliśmy komendę slash sklep. Tutaj są topka zarobionych, topka posiadanych, topka wydanych. Tutaj mamy kupno. Tutaj mamy również stan konta, zarobiłeś, ile wydałem. Oraz komendę, jak mam się z jakimś ziomeczkiem podzielić ilością końców. Oraz tutaj sklep dla rangi Swagger. Oczywiście jak wcześniej widzieliście to pod slash schowek. Jak graliśmy tutaj na poprzedniej edycji, to brakuje jednego przedmiotu, jakie są end krystale. Po prostu pożegnaliśmy się z nimi po prostu z serwera, bo nie miały żadnego zastosowania i po prostu były nudne, tak? Również na serwerze jest autowymiana końców, już wam pokazuję, jak to działa. Weźmy sobie kit friend, pisz sobie GM0 i kopiecie sobie na przykład lapis. Jak widzicie, wyrzucam wszystko z eku, żeby nie było, że coś mam. Cyk, 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 cyk. Bierzecie sobie, kopiecie. Jak widzicie, od razu mam tokeny w eku, więc wydaje mi się, że fajne takie udogodnienie. Kurde, mucha mi lata. No i od razu też wam ulepszę na ten magiczny token, czyli level lepszy wyżej, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Jeszcze wprowadziliśmy rozwalacz pajęczyn, jak widzicie. Po prostu wezmę sobie kobweba. Dobra,
Tylko będę musiał sobie rangę wziąć, ale to jest za X-Ready Clear. Załóżmy, murujemy się, klikamy i po prostu nam niszczy pajęczyny, które mieliśmy, a ja sobie w tym momencie muszę nadać rangę, więc robię cięcie. Następną rzeczą również jest, jaką wprowadziliśmy, to strefę bez elytr, czyli tak zwana strefa eventowa. Tak tutaj to wygląda, również je prezentuję eleganckim napisem nad tą strefą. Polega to na tym, że jak mam elytrę założoną, oczywiście jak widać mam założoną, usunę sobie tą, usunę sobie GMA, wchodzimy i mi nią daje do EQ. A patrzcie to, szanowni państwo, wezmę sobie na przykład klatę, GM0 mam założoną, wchodzę i od razu mi podmienia na najlepszą klatę po prostu, jaką mamy dostępną. I możecie sobie elytrę zdejmować w taki sposób, że po prostu prawym przyciskiem, nie? Że elytra i szybko zakładacie, nie? I nie ma możliwości, żeby ta elytra się w jakiś sposób zbugowała. Założenią podlecę i momentalnie nią zdejmuje i zamienia na klatę, więc wydaje mi się, że fajne. I wydaje mi się, że nie będziecie musieli żadnych tych skryptów, czy jak tam niektóre serwery blokują po prostu zakładanie, że są jakieś tam po prostu te mody czy coś takiego, żeby tak po prostu zakładać. I po prostu będziecie mogli mieć to wszystko szybko sobie zgrabnie do robienia, ponieważ jeszcze sobie weźmiecie totem, to załóżmy szybko ten, tutaj F i jesteście gotowi do walki, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Ta strefa eventowa bez elytr nie tylko się nazywa eventowa, ponieważ znajdziecie tutaj gąbki, na które wam też również automatycznie wymienia na klucze. Oraz tutaj na tym na środku tego, na tej strefie eventowej będą się pojawiały auto-eventy typu boss, meteoryt i tak dalej, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle i gra nie będzie taka monotonna i nudna, bo w końcu coś się będzie działo. Jesteśmy pionierem pod względem serwera BoxPvP aktualnie. I teraz jeszcze mamy coś takiego, jak się zginie, to się traci procent itemów, a nie wszystkie. Oczywiście jak macie rangę premium, to wam więcej zostaje w ekwipunku, nie? Czyli na przykład jak macie gracza, to wam na przykład zostaje tam z całego seta na przykład tylko hełm i klata, nie? No załóżmy, no nie? Taki przykład. Albo nawet trochę więcej itemów, nie wiem dokładnie jak to jest tam procentowo zrobione. Więc wam zostaną takie wartościowe przedmioty i nie będziecie załamani. Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. I możecie dać znać w komentarzu, czy zagościcie na tej edycji. Trailer będzie dostępny w środę. Oraz oczywiście, jak nie chcecie pieniędzy wydawać na serwer, to nie musicie. Klucze zdobujecie, zdobędziecie właśnie z gąbek oraz z nagród za odbieranie co 24 godziny, legendarny klucz. Ja sobie otwieram i co mi wypadnie, klikam eskę, bo nie chce mi się czekać. 48 legendarnych, 48 bloków diamentów oraz 500 końców po prostu za odebranie nagrody. A jak chcecie mieć rangę za darmo, to pod komendą /dc odbieracie sobie po prostu SVP-a na okres 24 godzin oraz po prostu za wrzucenie traileru dostajecie youtubera na edycję, chyba że usuniecie, to wam rangę zdejmie i po prostu wam jeszcze dostaniecie bana, nie? Więc mam nadzieję, że się widzimy w piątek o 18. Ja wam dalej przedłużam. Miłego dnia. Siema.